Witam Was dzisiaj przy tych, no ciężko powiedzieć, żeby to były sprzyjające warunki pogodowe do nagrywania jakichkolwiek materiałów na zewnątrz. Ale tak się złożyło, że są ciężkie warunki klimatyczne, ale dzisiaj bez żartów, bo temat też jest raczej bardzo ciężki i przykry. Ledwo mieliśmy parę dni temu 78. rocznicę tragedii górnośląskiej, gdzie kilkadziesiąt tysięcy, około 46 tysięcy Górnoślązaków zostało deportowanych przez władze Związku Radzieckiego w głąb Rosji do katorżniczej pracy. Bardzo niewielu z nich oczywiście z tych wywózek zdołało wrócić do swojego domu, do ojczystego Górnego Śląska. A dzisiaj może nie na taką skalę, ale również tragiczna historia i zmierzamy na rozbark. Cofnijmy się o te 100 lat. Mamy styczeń roku 1923. Wtedy jeszcze nie powiedziałbym, tu będąc w tym miejscu, w ogóle, że jestem w Bytomiu. Wtedy jeszcze byłbym na terenie wsi Rozbark, bo miejsce, w którym się znajduje dzisiejsza dzielnica Bytomia, czyli Rozbark, do Bytomia de facto technicznie zostaje przyłączony dopiero w 1927 roku, a do tamtego czasu jest po prostu gminą wiejską, praktycznie od zawsze zrośniętą ściśle z miastem Bytom. No i pomimo tego, że to jest w sumie niewielka wioska leżąca od średniowiecza przy Bytomiu, to z nią związane jest co najmniej kilka bardzo interesujących postaci, bo między innymi tutaj rzekomo głosił swoje kazania święty Jacek. Tutaj jeszcze kilkaset lat temu był stawik, przepływała sobie rzeczka czy taki strumień i rzekomo to tutaj świętemu Jackowi miały się rozerwać paciorki różańca, które potem czyniły jakobyś cuda. I pod pięknym kościołem świętego Jacka, na pamiątkę tych właśnie paciorków, w tym zrewitalizowanym ogrodzie przed nim, mamy takie po zmroku lampy imitujące właśnie te paciorki tego jackowego różańca. To oczywiście ten rozbarski ogródek o wiele lepiej prezentuje się o jakiejś fajniejszej, ciepłej porze roku, wiosną, latem. Byście byli w okolicy, polecam serdecznie odwiedzić. Spod bytomskiego Rozbarku pochodził też m.in. Grzegorz Gerwazy Gorczycki. To był jeden z najznamienitszych polskich kompozytorów doby baroku. Pochodził stąd również Paul Habraszka, Górnoślązak, ale znamienity niemiecki pisarz, który w swoich dziełach poruszał tutaj niejednokrotnie właśnie tematykę życia na Górnym Śląsku, pracy w kopalniach. No i właśnie, praca w kopalni, bo dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć w setną rocznicę tego niewiarygodnie tragicznego wydarzenia o wypadku na kopalni Rozbark, a w zasadzie to ówczesnej kopalni Hajnic, czyli Hajnic Grube. O katastrofie na pewno największej w bytomskim górnictwie i jednej chyba z największych i najstraszniejszych katastrof w ogóle w dziejach śląskiego górnictwa. Chwilą jeszcze byliśmy tam pod Świętym Jackiem, a teraz jesteśmy już przy ulicy Leopolda Staffa na cmentarzu Jeruzalem, bo to tutaj muszę Wam opowiedzieć o tym wyjątkowo tragicznym zajściu. Tu już z oddali i paradoksalnie też na tle szybu kopalnianego widzę już nasz cel. No i oto w tym miejscu jest tablica pamiątkowa, na której wyryte są 122 nazwiska ze wszystkich 145 ludzi, którzy 31 stycznia 1923 roku zginęli na kopalni Rozbark. Także w kilku słowach o samym wydarzeniu. Niedaleko stąd, w tamtą stronę na kopalni Rozbark, gdzie dzisiaj mamy jedno z najnowocześniejszych w Europie centrum wspinaczkowych. Wtedy Hajnic Grube na poziomie 440 metrów dochodzi do eksplozji. Prawdopodobnie zapalają się jakieś pyły węglowe, gazy. Od lamp z otwartym płomieniem ginie 23 górników. Potem ten ogień, te eksplozje przenoszą się na poziom 660. Tam giną kolejne osoby. I w ten sposób w mgnieniu oka w zasadzie ginie 145 ludzi. Giną oprócz łącznie 141 górników. Ginie też 4 ratowników górniczych. Cała akcja trwa kilkanaście dni, bo oczywiście za pierwszym podejściem nie udaje się wydobyć wszystkich tych ciał. No i już potem następuje wielki pogrzeb, kilkaset trumien wyciągniętych na placu przed kopalnią Rozbark. Większa część górników pochodziła tutaj, stąd, z tej okolicy, z Rozbarku, z Bytomia, także pochowani są
głównie tutaj, ale jak widzicie, oprócz wielu tutaj set nazwisk ludzi, którzy spoczywają na terenie Rozbarskiego Cmentarza, mamy również 20 osób pochowane w Piekarach Śląskich, ale również, co tutaj zasłania mi znicz, również Hechlau, czyli Hechło, pochowana jest jedna osoba, oraz pan Roman Hojka, pochowany in Radziąkał, czyli na terenie Radziąkowa. I jeszcze pan Józef Knop, który spoczywa in Karw, czyli dzisiejszy Karp, który wtedy też nie był jeszcze dzielnicą Bytomia. Żeby sobie jakoś zwizualizować rozmiar takiej tragedii, kiedy praktycznie w przeciągu niedługiej chwili 145 ludzi traci życie. Tego dnia 31 stycznia 2023 roku w momencie osierocone zostało 110 dzieci. Wtedy też redakcja Gazety Katolik, to była taka gazeta pisana w polskim języku, wydawana na terenie tutaj niemieckiego Bytomia i okolic, apelowała o zbiórki, o jakieś datki dla rodzin tych górników, którzy zginęli w tej katastrofie. A jak wiadomo, to były takie czasy, że w tym momencie te rodziny w większości potraciły jedynych żywicieli tej rodziny, bo tak to było, że to właśnie ojciec robił na grubie, a matka często zajmowała się dziećmi. Z tego, co udało mi się wyczytać, tam bardzo hojnie ludzie do tych zbiórek się dołożyli, a też rządową ustawą zostały wypłacone jak na tamte czasy dość duże odszkodowania, bo te rodziny, które straciły jedynego żywiciela, podostawały jakoś po chyba 40 tysięcy marek niemieckich na tamte czasy. Oczywiście, ale żaden pieniądz nie jest w stanie zrekompensować takiej tragedii, jaką się przeżywa. Po raz kolejny to dowodzi tylko, że praca górnika, praca na kopalni była zawsze i jest to wyjątkowo niebezpieczne zajęcie, gdzie można w mgnieniu oka w momencie stracić życie i gdzie często w wypadkach właśnie życie traci w jednym momencie kilkadziesiąt, kilkaset albo nawet jeszcze więcej, bo największe katastrofy górnicze na świecie to są katastrofy, gdzie życie traciło ludzi 1000, 1500, więcej jeszcze. Tyle dobrego, że taka tablica tutaj się zachowała, udało jej się jakoś te okropne czasy po 45 roku tego agresywnego odniemczania przetrwać i można 31 stycznia się tutaj udać modlitwą jakoś, czy chwilą ciszy, uczcić tych tutaj tragicznie zmarłych górników. Jutro, bo ja tu jestem dzień wcześniej, 30, jutro 31 oczywiście pojawią się tu władze miasta z wieńcami pamiątkowymi, ze zniczami. Będzie też oczywiście specjalna msza w tym tutaj niedalekim kościele świętego Jacka. No i to tyle. Dzisiaj przy tym takim dość ciężkim klimacie, również ciężka historia, no ale praca w ciężkim przemyśle, praca na kopalni, to jest tutaj jakby nie było nieodłączna część egzystencji na górnośląskiej ziemi. I niestety nieodłączną częścią są również takie tragedie.